radio, proszę Państwa, to jest nasze radio obrotowe, także proszę się nie przejmować, bo w radiu to musi być coś słychać. Także czy jesteście w Poprzek czy Pionowo, to będziecie zawsze w Amsterdamie. Także dzisiaj te dziady leciały tutaj katolickie. Mareczek Zajączkowski myślał, że coś zarobi. Nic nie zarobi. Mówiłam, nie leć, idioto, nie leć. Nie leć jak na wrotkach żebraczka do świętej Anny na tacę żebrać. Nie leć. Nie leć. Nie leć. Nie leć. To jeszcze raz. A patrz. Kaśka musiała coś zrobić, bo to poszło o umowę, o pieniądze, ona powiedziała mi więcej, że to jest... Także wiecie, kochani, o co chodzi tym moherowym? Tu chodzi o głosowanie, czyli tak, Grzegorz Braun, proszę Państwa, w bibliotece rolniczej, no nawet może bym go popierała, ale on, proszę Państwa, się nie będzie tu na prezydenta wybierał. Co to tak jakoś dużo o tym Grzegorze Braunie jest wszędzie? Co to jest? Moherowi po prostu głosują. Moherowi. Nie. Tutaj proszę Państwa, jak zobaczą jechówkę z Biblią pod pachą, to jest pierdolenie. A to krowa. A to Jezus. Machorowi mówią. A to jechówka. A to Jehowy. A to krowa. Dziady katolickie, proszę Państwa. Machorowi mówią tak. A to krowa. A to Jehowy. No, jak dziady katolickie mówią. A to Jehowy. Oni jak będą z Jezusem rozmawiać, czekali 4000 lat, ale wtedy, kiedy przyszedł do... zdradzili go. A to Jehowy. A to Jehowy. Robił znaczki i w końcu była jakaś rocznica króla Szwecji. Robił pięknie, a później król Szwecji powiedział, ja sobie życzę, żebyś ty siebie zrobił znaczek i żebyśmy byli w bloku razem. Ale kolega też jest znaczkowy. 4 miliony razy. Także proszę Państwa, a to Jehowy, czyli tak, cyganki katolickie. Pokażą. A to Jehowy.